Szczęść Boże, coś wam powiem. Kilka okazji już było, gdy Jezus ukazywał się swoim przyjaciołom. Ale człowiek jest przekorny, bo jak sam nie zobaczy, to nie uwierzy. Choćby wszyscy mówili jednogłośnie i prawdziwie. Tak już mamy. I tak było, gdy Maria Magdalena mówiła o spotkaniu z Jezusem, a nikt jej nie uwierzył. W jej przypadku można byłoby mówić o przywidzeniu. Ale trudno mówić, że takie same zwidy mieli uciekający z Jerozolimy w kierunku Emaus. Oni także, gdy wrócili i zdali relację, że spotkali Jezusa, który wyjaśniał im Pisma i łamał dla nich chleb, to spotkali się z niedowierzaniem. Gdy Jezus trafił do Wieczernika i okopanych tam 11, to pierwsze co powiedział: pokój wam. A później wytknął im niewiarę i ich upór. Na koniec jednak dał im skierowanie na misję. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I zaczynamy główkować, jak do tego doszło. Jak można posłać kogoś, kto zawiódł? Okazuje się, że można. I nawet trzeba. Bo ich świadectwo będzie bardzo autentyczne. Doświadczenie niewiary pokaże słuchającym ich świadectwa, że w przyjęciu wiary może być bardzo wiele przeciwności. Może być opór serca na nowe doświadczenie. Może być lęk przed zmianą życia. Sami ewangelizatorzy będą pokorni wobec ewangelizowanych, gdyż przeszli przez to sami i wiedzą, o czym mówią i wiedzą, czego doświadczają ich słuchacze. Naszym zadaniem też jest iść i głosić, choć patrząc na własne życie, gdy dostrzegamy swój grzech i zaniedbanie, to nasz zapał stygnie. Często grzech ma nad nami przewagę i pokazuje naszą małość. Jezus doskonale wie, że ma niedoskonałych ludzi do swego dzieła. Tym bardziej daje nadzieję w walce z ciemnościami. Mamy iść w świat i nie poddawać się. Bo mówić o Bogu i mówić w imię Boga to dwie różne sprawy. Tak samo jak wierzyć w Boga, a żyć w imię Boga. Mówić w imię Boga to głosić z mocą. Żyć w Jego imię to zupełnie nowa jakość. A to spora różnica. To, co się działo z apostołami po zmartwychwstaniu, to przede wszystkim spora rezerwa wobec nowej rzeczywistości. Dlatego prośmy o doświadczenie pokory w wychodzeniu do ludzi, żeby nikogo nie odrzucać, nie oceniać. Patrząc na własne trudności z wiarą, pamiętajmy, że Jezus był, jest i będzie wobec nas wyrozumiały. Czyńmy podobnie względem ludzi, którym możemy i powinniśmy nieść nadzieję i wiarę, gdy tak często jej aktualnie brakuje. Szczęść Boże.